Cóż to może być? No co mi to przypomina? Mi to przypomina nietoperka. Nietoperz. To ewidentnie wilk. Albo lis. 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 Twarze ostrza krab. 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 O fuck. Krew, cień, śmierć. Śmierć. Martwi. Śmierć. Mam twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu urazów powypadkowych. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się podnieść, Ethan. Nie możesz się winić za to, co się stało. To moja wina, że Jason zginął. Żyłby dalej, gdybym się lepiej nim opiekował. To był wypadek, a te zdarzają się każdego dnia. Nie możesz wiecznie obwiniać się za śmierć syna. Co u Shona? Nieszczęśliwy, zły, oddalony. Oddalony to jest dobre słowo. Wiem, że jest bardzo nieszczęśliwy. On nie rozumie tego, że nie potrafię okazać mu uczuć. A co z tobą, Ethan? Jak ty się czujesz? No jak ja mam się czuć? Martwy, w depresji, znieczulony, w ja depresji. Straciłem chęć do życia. Nie widzę sensu, żeby to ciągnąć. Nawet dla twojego syna, Shona? Nie uratowałem Jasona. Shon nie potrzebuje takiego ojca. Chciałbyś mi jeszcze o czymś powiedzieć, Ethan? Znaki, nic, schizofrenia. Nie. Nie. Czyli zakończyliśmy sesję. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu. Miałeś szczęście, Ethan. Ludzie rzadko przeżywają tak poważne wypadki. Nie uważam, że to szczęście, doktorze. No właśnie, wolałbym już, żeby syn przeżył, żeby było na odwrót. Najgorsze, co może być, utrata dziecka. Szesnasta dziesięć. Szkoła, zabawa, problemy, głodny. Co tam w szkole? Opowiesz, jak było w szkole? Nauczycielka skrzyczała mnie za spóźnienie. Mówi, że jak znowu się spóźnię, wrócę do domu. Przepraszam cię za to, Sean. Następnym razem lepiej to rozegramy. Czyli co? To nasza wina, tak? Źle, znaczy za późno do szkoły go zawieźliśmy. Chcesz coś zjeść? Co to miało znaczyć? Dobra, chodź się zabawimy. Nie idziesz pobawić się z innymi dziećmi? Nie mam teraz ochoty. Widzę, że Sean... Problemy. Coś się stało, Sean? Nie. W porządku. Co jest? Mały. Chodź. Dajesz. Bumerang? Umiesz się nim bawić? Nie, nie bardzo. Nie wiem, jak zrobić, żeby wrócił. Mogę spróbować? To tatuś ci pokaże, jak zrobić, żeby wrócił. Naciskamy. W prawdziwym życiu R1. R2. I rzucamy. W drzewo. O, proszę, proszę.
Jaki murzyn. Pięknie. Dobra, jeszcze raz. Widzę, że... O, widzicie? Seanowi się, kurde, spodobało. Być może... O, walnąłem padem. Być może mu się spodoba tak, że sam będzie chciał rzucać. Albo, jeszcze lepiej, razem go nauczymy. Chcesz sam spróbować? Ale ja nie wiem, jak to się robi. No dawaj, spróbujmy razem. Dobra, najważniejsze, synu, to przyjąć na początku właściwą postawę. Teraz rzuć przed siebie i trochę w prawo. Kurczę. A teraz... Rzucaj! I wróci czy nie wróci? Leci! Pięknie. Potrafię! Potrafię, tato! Świetnie, Sean! Widzisz? To bardzo łatwe. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się taki uśmiech maluje na twarzy, jak właśnie Sean jakkolwiek się cieszy i pojawia się uśmiech na jego twarzy. Dobie wszystkich tych wydarzeń smutnych i smętnych. Dobra, no to gdzie w takim razie? Może jednak coś byś zjadł, co? Może zjesz coś? Ej, Sean! Co, znowu masz kurde doła? Nie, już nie możemy, dobra. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Pójdziemy na huśtawkę. Już dawno nie bawiłem się na huśtawce. Pójdziemy razem? Okej, okay, GoPro. Tak! Chodź. A z której strony ty? Ja idę z tamtej, tak? Dobra. No problem. No. Trochę jesteśmy dalej, chyba tato, za duzi. Chcę latać. I bang. I kurczę, i ta muzyka w tle. No po prostu aż mi się słabo robi, serio. Nie wiem, ja jestem takim głupim człowiekiem, że się rozklejam i że mnie wszystko może wzruszyć. W grach, w filmach. Naprawdę, ta muzyczka i... Nie, dobra, mniejsza. Sami musicie chyba to poczuć też. Są osoby, które nie potrafią wczuć się w bohatera danej gry. Tutaj tym bardziej takim osobom może być to utrudnione, dlatego że tutaj mamy kilku bohaterów. A może bohaterów, chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? Którymi kierujemy, oczywiście. Super! Ale myślę, że najbardziej dosadna i wyrazista postać jest właśnie Ethana. W roli oczywiście zrozpaczonego ojca, który jednak dawaj, próbuje tato, jeszcze, jak najszybciej, jak widzicie, być dobrym ojcem dla drugiego syna. Szybciej! No i jakoś to idzie, jakoś to idzie. Nie jest najgorzej. Ale niestety to są takie chwile... Ja. Kręci mi się w głowie. Bardzo ale krótkie test praktycznie. Na kosmonautę. Widzicie, większość czasu... jest smutno. Okej. Okay. Wyjście... a może coś ja... Nie, kupić coś. Czy ja mogę coś tu kupić? Pamiętam, że mogłem coś tu kupić, ale chyba już nie mogę kupić. Dobra. To co, idziemy? Chyba będzie padać. Lepiej już chodźmy. Aha. Dobra. No to leć po plecak i spadamy. No. Chodź. No możesz założyć to w drodze, Sean. Chodź. Zmiana kamery. Dun. O, koniki.
Czyż on tak... O, tato, no mogę właśnie. Się przyjechać na karuzeli? No mogę? Już, pewnie. Spokojnie. Wybierz konia i wsiadaj. Pójdę po bilet. Jeden, proszę. $1. Dolczaka za taką karuselkę. Dobra. Ale zaraz, zaraz. Ja zapłaciłem, a wszystkie dzieci się będą huśtać? Coś mi się tu nie podoba. Dobra, zmienimy tu kamerę. Niech mają dzieci frajdę. Mhm. Coś jest nie tak. Ziemia wibruje, pad wibruje. Czyżbyśmy mieli znowu jakieś dziwne zwidy? Dokładnie! O! Nie zdążyłem uciec. Carnaby Corner, tak? Carnaby Corner. Dlaczego zawsze jest... Sean! Dlaczego zawsze jest zwrot na tą tabliczkę? No i co? Aha. Pięknie. Pięknie. Była 16 jakaś? Która jest? Ja pierdziele, ile z nas czasu nie było? Przecież 3 godziny to... Sean! Sean! I karuzela, karuzela. Nie, plecak! Szona? Plecak Szona? Nie. Szon! Zaraz. Szon! Nigdy nie znalazłem tego plecaka. Czy on będzie miał jakiś... Ja pierdzie. No, pięknie. Ciekawe, czy Sean trafił do domu. Sean! Biegaj, biegaj, biegaj! Nie ma. Sean! Na górę, na górę, na górę! Sean! Fuck! Nie ma go. Kurde. To już jest totalna porażka. Nie jeden człowiek by się po takim czymś nie pozbierał. Figurka z origami. Czyżby kolejna ofiara?